Kamień Kościelny, ważne zwycięstwo w 30. kolejce nad Zagłębiem Lubin, dające nam całkiem pozytywną pozycję w tabeli przed rozpoczęciem rundy finałowej. No na pewno bardzo ważne zwycięstwo, bardzo ważne punkty. Tak jak mówisz, przed rozpoczęciem tej rundy finałowej mamy ten komfort punktowy, tak, zdecydowaną przewagę nad strefą spadkową, więc na pewno bardzo ważne 3 punkty. Tym bardziej, że ostatnio brakowało nam trochę tego szczęścia. Czy Śląsk, czy ŁKS, czy Wisła, gdzieś tam zawsze czegoś brakowało, takiej kropki nad i, żeby wygrać, żeby wyszarpać te 3 punkty i tutaj pokazaliśmy konsekwencje i myślę, że zasłużone 3 punkty. To też chyba taki duży oddech po meczu z ŁKS-em, po meczu z Wisłą Kraków. Twoi koledzy z drużyny wypowiadali się na temat meczu z Zagłębiem, że będzie on bardzo ważny też z perspektywy gdzieś tam głowy i tego, że jesteście lepszą drużyną, ale ostatecznie nie potraficie tego udokumentować. Tym razem się udało i chyba właśnie ten wspomniany oddech udało się wziąć. No tak, tak jak mówiłem, no gdzieś tam zawsze czegoś brakowało tej właśnie takiej kropki na D, kolejnej bramki, tak jak z Wisłą, tak strzelić na 3-1, zakończyć to spotkanie. Gdzieś tam w końcówce troszkę koncentracji brakowało i traciliśmy te punkty, gdzie w każdym z tych meczów uważam, że byliśmy lepsi i zasłużyliśmy na zwycięstwo. Tutaj już pokazaliśmy konsekwencje od początku do końca, myślę, trzymaliśmy się planu meczowego i przyniosło to sukces. Można powiedzieć, że ta runda finałowa będzie dla nas taką troszeczkę rundą rewanżową, bo rywale, z którymi będziemy się mierzyć, to w dużej mierze drużyny, z którymi nam nie do końca szło w tym sezonie. Myślisz, że tak troszeczkę do tego podejdziecie, że to taka szansa na rewanż z poszczególnymi zespołami? Myślę, że na pewno. Mamy nawet tą Wisłę, tak? która gdzieś tam ostatnio zaszła nam za skórę. Mamy okazję do rewanżu i jeszcze tutaj u siebie, gdzie jesteśmy bardzo mocni. Myślę, że będziemy chcieli pokazać swoją siłę i już wtedy wygrać, zgarnąć 3 punkty. Ostatnie pytanie. Wróciłeś do składu, dostałeś już szansę od trenera Papszuna w meczu z Wisłą Kraków dzisiaj od początku. Czy uważasz, że gdzieś tam w tyle głowy pojawiła się taka myśl, że przekonałeś trenera, że warto na ciebie stawiać w tej rundzie finałowej? Znaczy, czekałem na szansę, tak. Wcześniej grali inni. Dobrze to wyglądało też, więc nie było jakiś tam sens zmian. Cały czas byłem gotowy. Ostatnio wszedłem na boisko na 15 minut, dzisiaj jestem cały mecz. Dałem z siebie wszystko, myślę, że zwycięski mecz, tak, więc myślę, że trener powinien być zadowolony, ja ogólnie jestem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.